Cześć, witajcie. Dziś zapraszam na recenzję modelu Infinix Note 30 Pro. To stosunkowo niedrogi smartfon, który pod wieloma względami okazuje się zaskakujący. Posłuchajcie, pod jakimi. Infinix Note 30 Pro zadziwia już w momencie otwarcia tego pudełka. W środku poza telefonem, ładowarką 68W szybką, przewodem USB i giełką do otwierania slotu na karty, znajdziemy jeszcze, moi drodzy, porządny, plastikowy, sztywny pokrowiec. Nie żaden żółknący silikon, tylko fajny, gładki plastik. No niestety trochę szybko się unesuje, no ale to dlatego, że jest błyszczący. Do tego mamy jeszcze, moi kochani, szybkę, hartowane szkiełko na ekran, a do tego już na telefonie będzie fabrycznie naklejona delikatna folia ochronna. I to nadal nie koniec, bo jeszcze w opakowaniu, moi kochani, są słuchawki. Czyli Infinix pseudoekologii się nie kłania i daje wszystko, czego użytkownik stosunkowo niedrogiego smartfonu może na początek oczekiwać, a nawet bym powiedział, że trochę więcej niż taki użytkownik oczekuje. W dziedzinie designu Infinix również daje niemało. Obudowa jest tworzywa, ale wygląda jakby była z metalu i daje takie pewne poczucie prawie, że ocierania się o klasę premium. Telefon naprawdę bardzo ładnie wygląda. Tył wykończono matową powierzchnią, która stosunkowo nieznacznie tylko zbiera ślady paluchów, ale za to pod światło pięknie, naprawdę uroczo się mieni od, jak widzicie, takiego oranżu poprzez błękit, róż, fiolet, aż w zasadzie do granatu. Bardzo efektownie to wygląda i naprawdę przykuwa wzrok, chociaż nie mamy do czynienia, podkreślam jeszcze raz, z telefonem zbyt drogim, wygląda jakby kosztował, bo dobre 3000 chyba przyznacie. Co do jakości wykonania, absolutnie nie mogę się czepiać. Oczywiście na dłuższą metę te błyszczące plastikowe boki mogą się zarysować, chociaż u mnie wyglądają jeszcze całkiem spoko. Możliwe, że zarysuje się też ta nieco wystająca, duża oprawka aparatu fotograficznego. Ona akurat zdaje się chyba jest metalowa. W każdym razie niestety wystaje i telefon położony na niej się opiera. No jest minus, moi drodzy, zabrakło tu pełnej wodoszczelności. Tu jest taka na wszelki wypadek IP52, więc na wszelki wypadek również przyjmijcie, że nie jest ten telefon wodoodporny. Mówiłem już, że Infinix Note 30 Pro nie jest telefonem zbyt drogim, a mimo to dało się tutaj przemycić matrycę AMOLED. I już jest bardzo dobrze, bo nawet przeciętny AMOLED jest o niebo lepszy niż dobre LCD-ki. W każdym razie ekran jest fajniutki, płaski, mamy sympatyczne kolory, głęboką czerń, dobry kontrast, wszystko co ja lubię tutaj znajduję. Ekran, powiedzmy, że daje radę w słoneczne dni, chociaż jak na AMOLEDa, no tu akurat mógłby być mocniejszy, kiedy pada słońce bezpośrednio na niego. To cóż, czytelność się pogarsza, niewiele pomaga tutaj, bo jest taki tryb podbijania jasności ekranu w momencie, kiedy znajdujemy się w mocno nasłonecznionym miejscu. Nadal to jest troszeczkę za mało, ale z drugiej strony ja i tak się cieszę, że tutaj jest AMOLED w ogóle i że jest w sumie całkiem niezły ten wyświetlacz. Mam oczywiście wszystkie opcje związane z ochroną wzroku, możemy sobie regulować balans kolorów. Jest automatyczna regulacja jasności działająca z lekką zwłoką, ale w sumie dobierająca poziom jasności całkiem ok. Jest oczywiście możliwość podwyższenia częstotliwości odświeżania obrazu do 120 Hz. Jest też automatyka, ale ja sobie stawiłem 120 na sztywno, bo czemuż by nie, skoro już i tak jest. Z takich, powiedzmy, niedociągnięć, no to nie ma takiego typowego Always On Display, chociaż mógłby być, bo to AMOLED. Jest taki, który się rozświetla tylko na chwilkę, kiedy na przykład poruszymy telefonem albo sobie pukniemy w ekran. Z rzeczy, które naprawdę mogą się podobać, to wąska ramka wokół wyświetlacza. Na to, że telefon wygląda drożej niż rzeczywiście kosztuje, wpływają też głośniki stereo. W dodatku, jak widzicie, sygnowane przez JBL-a, czyli jakby nie było, markę uznaną. Jest stereo w tanim telefonie, no i czy dźwięk jest tani. Słuchajcie, no nie jest to jakaś tam straszna rewelacja. Te głośniki grają dosyć głośno i dosyć czysto, wystarczająco dobrze jak na klasę tego telefonu. Oczywiście brakuje basu, ten dźwięk jest taki troszeczkę płaski, ale mimo wszystko uważam, że należy się cieszyć, że mamy tutaj dwa osobne głośniki do multimediów, a nie jakiś marniutki brzęczyk pojedynczy, który zdarza się, jak wiemy, nawet w dużo, dużo droższych smartfonach. Zatem myślę, że Infinixa za te głośniki możemy pochwalić, a jeżeli chodzi o jakość połączeń, ta również jest jak najbardziej w porządku. Tu absolutnie nie mam na co narzekać. Smartfon nie ma problemu z utrzymywaniem zasięgu sieci. No oczywiście nie ma 5G, no ale dobra, kto by tu wybrzydzał. Natomiast wszystkie pozostałe interfejsy łączności mamy na pokładzie. Mamy też, moi kochani, mini jacka. Mamy również słuchawki, przypomnę, w zestawie. Nie są najwyższych lotów, ale są w zestawie. Mamy oczywiście do dyspozycji NFC i mamy prawdziwy dual SIM, niezależnie od możliwości rozbudowania pamięci
wewnętrznej za pomocą karty. A skoro już wspominam o pamięci, to pamięci nadane mamy tutaj bardzo przyzwoite 256 GB, jest to pamięć UFS 2.2, do tego mamy 8 GB RAM-u i procesor MediaTek Helio G99. Oczywiście nie mogło zabraknąć modnego obecnie wirtualnego RAM-u, no i oczywiście ten telefon nie jest demonem prędkości, natomiast z całą pewnością nie należy również do urządzeń irytujących użytkownika przycinkami czy nadmierną powolnością. Od przeciętnia do codziennego użytkowania, do sociali, do typowo użytkowych aplikacji, to mocy jest tu aż nadto. Jeżeli chcecie sobie pograć, no to powiedzmy, że w te mniej wymagające tytuły zagracie naprawdę komfortowo. W grach, nazwijmy to bardziej wymagających, no niestety będziecie musieli się ograniczyć z detalami, tutaj żadnej rozpusty nie będzie, ale powiedzmy, że też da się grać. Jeżeli chodzi o interfejs, mamy tutaj firmowy interfejs XOS, który w sumie nie jest tragiczny w porównaniu z modelami Infinixa z początku obecności tej marki na naszym rynku, to widzę, że wprowadzono tu pewne zmiany. Można powiedzieć, że jest pewien postęp. Ubyło trochę zbędnych chińskich aplikacji. No niestety kilka preinstalowanych apek jeszcze pozostawiono. Nie są jakoś strasznie zbędne, totalnie śmieciowe. Nie są uciążliwe, no ale wiadomo, przy pierwszej konfiguracji trzeba będzie sobie ten telefon troszeczkę oczyścić, żeby był taki, jakiego oczekujemy tutaj w Europie, czyli prawie że czysty. Interfejs oferuje szeroki zakres personalizacji. Nie kryje w sobie jakichś znaczących udziwnień, aczkolwiek niektórych opcji trzeba się naszukać, bo bywa, że jedne kryją się pod trochę zaskakującą nazwą. Niektóre może troszeczkę zanadto pochowano, ale ogólnie bez problemu się tutaj połapiemy. Wszystko jest mniej więcej tam, gdzie się tego spodziewamy. Natomiast czego się nie spodziewamy i czego tu nie powinno być, braków w tłumaczeniu interfejsu nadal są. Jest ich mniej niż było w Infinixie na początku, ale nadal niestety zauważam pewne nieprzetłumaczone fragmenty w interfejsie. Miejmy nadzieję, że z czasem Infinix to poprawi, ale no, moim zdaniem wchodząc na jakiś rynek to powinno się mieć to już ogarnięte od razu. Jest jak jest, grunt, że nie jest źle. Nie jest źle również względem czytnika linii papilarnych. Jest umieszczony tam, gdzie ja bardzo lubię, na boku i działa bardzo dobrze. Całkiem nieźle i dosyć szybko działa również odblokowywanie za pomocą pysia. Oczywiście podkreślam, palec jest pewniejszy. Niemniej jedno i drugie działa bardzo fajnie i nie irytuje użytkownika. Tak samo zresztą jak akumulator. Akumulator o typowej pojemności 5000 mAh, ale z dosyć szybkim 68-watowym ładowaniem i przypomina, ładowarka jest w zestawie i do tego, moi drodzy, z indukcją. Zdziwicie się obecnością owej indukcji, jak powiem wam, ile ten telefon kosztuje? No, niemniej jest i o baterii złego słowa nie powiem. Dwa dni ten telefon wytrzymuje bez problemu, 7-8 godzin to jest czas podświetlonym ekranem. Jeżeli chodzi o tempo ładowania, to oczywiście przewodowo mówię, ładowarką tą zestawu jest całkiem nieźle, w granicach 45 minut mamy napełniony akumulator, czasem nawet szybciej, jeżeli nie zaczniemy od zera, to tak 40 minut spokojnie macie napełnioną baterię. Połowę naładowania macie już jednak w kwadrans i w praktyce spokojnie możecie liczyć, że ten telefon dwa dni pochodzi jak nic, także pod tym względem jest całkiem fajnie. Wiem, że już patrzycie na ten jakże pokaźny, bojowo wyglądający aparat fotograficzny. I tu was zaskoczę, bo de facto aparat to tu w tej ramce jest jeden. Główna matryca 108 megapikseli, nie mówię, że zła. Obok mamy dwójeczkę do rozmywania tła i aparat. On ma jakieś tam rzeczy robić ze jajem związane, nie wiem po co go dodali, chyba po prostu jest atrapą. No i diodka LED. Jak to wszystko fotografuje? Jak na cenę i klasę tego telefonu, no i to, że ma tylko tak naprawdę jeden główny aparat fotograficzny, to zdjęcia można określić mianem niezłych. Niezłe to nie oznacza rewelacyjne. Generalnie w dzień w zasadzie nie będzie się do czego przyczepić. W nocy, powiedzmy, że w świetle miejskim, tam gdzie jest jednak trochę światełka, da się zrobić fajne zdjęcie. Jeżeli jest już całkiem ciemno, no to już niestety będzie gorzej. Niemniej aparat jako tako daje sobie radę. Generalnie zdjęciom wiele zarzucić nie można. Ci, którzy lubią bardzo takie przytłumione kolory, mogą być trochę zawiedzeni, bo ten telefon idzie w stronę landryny. Barwy są raczej takie, powiedziałbym, mocno podkręcone, słodkawe, cukierkowe. Ja akurat takie lubię, więc dla mnie to było jak najbardziej ok. Oczywiście doskwiera brak aparatu szerokokątnego, ale jakby miał być kiepski, to może lepiej,
że go nie ma. Oczywiście teleobiektywu też tutaj nie mamy i też może lepiej, bo mógłby być słaby. A tak to mamy w miarę użyteczne, proponowane już na głównym pulpicie aparatu dwukrotne przybliżenie. Dalej już radzę się nie zagłębiać, bo wiadomo, to już jest tak cyfrowe, że aż boli. Niemniej to dwukrotne daje się jak najbardziej używać. Mamy też, moi drodzy, nawet tutaj tryb makro, który również jest całkiem znośny i pozwala, jak się trochę postaramy, zrobić naprawdę bardzo fajną fotkę. Jeżeli chodzi o selfiaki, to też jest całkiem niezły 32-megowy aparat, który również nie zawodzi, robi w większości przypadków udane fotki, ma też nawet tryb portretowy. No tutaj nie wymagam więcej, jest całkiem okej. Okay. Trochę więcej przydałoby się przy filmowaniu, bo filmy są jakie takie. Mogłoby być więcej szczegółów, mogłaby być większa stabilność obrazu, płynność. Dźwięk też mógłby być ciutkę lepszy, ale w sumie tragedii nie ma. Natomiast, no niestety, jak chcecie nagrywać w 4K, to tym telefonem nie nagracie. Tutaj maksymalnie mamy takie dziwne 2K i to tylko w 30 klatkach. W 60 klatkach mamy maksymalnie Full HD. Mamy nawet wideo portretowe, czyli takie z rozmywaniem tła, ale tylko w HD niestety. Generalnie mogłoby być trochę lepiej, jeżeli chodzi o filmowanie. Zdjęcia są przyzwoite, akceptowalne. Ja tam nie jestem zawiedziony, aczkolwiek no przyznacie, że design tego aparatu rozbudza oczekiwania względem niego, a jak zaczynacie robić zdjęcie, to takie... No dobra. Ale teraz, moi drodzy, przejdźmy do tego, ile ten smartfon kosztuje. Kosztuje obecnie 1399 zł. W tej cenie dostajemy aparat 108 megapikseli, głośniki stereo, porządny AMOLEDowy wyświetlacz, bardzo fajny design, bardzo bogaty zestaw sprzedażowy, mini jacka, osobne microSD, szybkie ładowanie, indukcyjne ładowanie, niezły akumulator. No powiem Wam, że dostajemy całkiem sporo jak za taką kasę. Oczywiście, kupując telefon niedrogi, musimy iść na pewne kompromisy. On nie będzie mega wydajny, on nie będzie rewelacyjnie filmował, on nie będzie Was łączył w sieciach 5G. Jeżeli możecie żyć z tymi niedostatkami, to możecie ciepło o tym telefonie pomyśleć, no bo przyznacie, że wygląda sztosowo i naprawdę swoim designem może przekonać wielu potencjalnych nabywców. W sumie obecność takich telefonów na rynku bardzo mnie cieszy. Możecie wybrzydzać, że Infinix jest marką trochę egzotyczną jeszcze u nas. Niemniej moim zdaniem produkty tej marki całkiem dzielnie się bronią, bo jest to już kolejny model marki Infinix, który testuję i w którym nie znalazłem rażących niedociągnięć, rażących błędów. Oczywiście pewne niedociągnięcia są, ale jest też sporo dociągnięć jednak w tym telefonie. Zatem sumarycznie wyszło całkiem spoko. A ja żegnam już się z Infinixem i lecę testować dla Was kolejny smartfon. To do zobaczenia, servus.